Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku, w którym będę robił schabowe. Będę robił dwa rodzaje schabowych. Jeden taki polski, prawdziwy, tradycyjny, ze staropolskiej kuchni, taki jaki powinien być schabowy, a drugi zrobię tak jak robią przeważnie wszyscy. I będąc kiedyś, słuchajcie, w Zakopanem, nie mogę powiedzieć ani zdradzić nazwy knajpy, w której jadłem schabowego, właśnie takiego mi podano. Dosłownie podeszwę, cieniutką podeszwę, która miała może 4-5 mm, słuchajcie, ciągło się to. Było łykowate i strasznie twarde, a o ziemniakach to nie będziemy w ogóle dyskutowali, ponieważ dzisiaj odcinek jest ze schabowym. A więc zaczynamy. Zobaczcie, mam tutaj schabowe. Jeden piękny schabowy z kością, o, widzicie? Takie piękne kotlety, zobaczcie. Tu jest kość, o, pięknie ucięte. To jest właśnie mięso na prawdziwego schabowego. A tu mam takie bez kości, o, coś takiego, widzicie? Takie proste, wycięte, wszystko same, chude mięsko. I właśnie dzisiaj będziemy robili dwa rodzaje tych schabowych. I pokażę wam, jak należy zrobić prawdziwego schabowego i jak zrobić takiego, nie wiem, czy jak to nazywać, czy to schabowego, czy może ala schabowy, a może ala sznycel, nie wiem dokładnie. No ale w trakcie wykonywania moich czynności będziemy o tym rozmawiali. A więc do dzieła. Najpierw zamarynujemy prawdziwy schabowy, taki ten właśnie staropolski. Co należy zrobić? Oczywiście najpierw należy go rozbić. I rozbijamy. Zobaczcie, mój schabowy jest rozbity. O. Ma około centymetra. Co teraz robimy? Na razie go odstawię. Zobaczcie, tutaj mam mleko. Mleko zwykłe, 3%. Do tego mleka wsypię teraz cebulkę, jedną średnią cebulę. Oczywiście nie będę robił jednego schabowego, tylko będę robił ich dwa lub trzy na obiad, no ale teraz przy nagraniu po prostu będzie jeden. Dobrze, jest cebulka, teraz sól. Dużą szczyptę soli. Teraz pieprz. Pieprz jest to mieszanka pieprzów. Czarny, biały, czerwony, po prostu taki kupiłem i spróbuję go użyć. Do tego ząbek jeden czosnku. I dokładnie wymieszamy. Marynata zrobiona, teraz wkładamy nasze mięso. Dokładnie cebulkę, o, nawierz, żeby dokładnie przeszło, o, i odstawiamy na jakieś 40 minut, może godzinę. Czym dłużej oczywiście, tym lepiej. Do mojego tego prawdziwego polskiego schabowego będę używał prawdziwej bułki tartej, którą zawsze robię sam. O, zobaczcie, mam tutaj jakąś bagietkę, mam tutaj biały chlebek, bułki, kajzerki, wszystko to, czego nie zjem, jednego dnia po prostu suszę na grzejniku lub w piekarniku na 30 stopniach i po prostu robię własną bułkę tartą. Później albo wałkiem do wałkowania ciasta tłukę w woreczku, albo ścieram na tarce, albo w maszynie po prostu ścinam, ale wiem, co jem. To zostawiamy na razie w spokoju i robimy taki prosty, szybki, właśnie nazywany schabowym sznycel. Ok. Właśnie, o, z tych dwóch kawałeczków mięsa. Oczywiście użyję najpierw jeden. I postępujemy tak samo jak z tamtym schabowym, musimy go rozbić. Bardzo wiele osób rozbija właśnie taki kotlet na bardzo cieniutki wiór. Zrobię tak samo. Zobaczcie, mięso rozbite. No właśnie tak, można zobaczyć, nie wiem, Warszawę, ok, niech będzie. To jest rozbity kotlet schabowy, taki jak większość z was, czy większość z nas robi w niedzielę lub podaje w knajpach. Dobrze, to teraz go przyprawimy. Sól. Pieprz. Aha, zapomniałem dodać gałązki rozmarynu do mojej marynaty. O,
jeszcze wrzucę, będzie po prostu aromatycznie. Możemy to wrzucić lub nie, ja uwielbiam właśnie rozmaryn. Dobrze, ten kotlet mamy, odwracamy i solimy. Z drugiej strony sypiemy pieprzem. O, jest pięknie, idealnie przyprawiony. Dobrze, teraz zapomniałem miski do jajek. Chwila, zaraz wracam. Dobrze, teraz wymieszamy jajka. Naczynie do jajek, tu mamy tego naszego kotleta. Jajka. O, raz i dwa. Możemy jajka, możemy posolić oczywiście. O, i troszeczkę pieprzu również, żeby nie były całkiem bez smaku. Nasza panierka musi mieć troszeczkę smaku. Dobrze, i teraz przemieszamy. Dobrze, jajka gotowe. Teraz bułka tarta. Miska. Zobaczcie, to jest kupna bułka tarta. Pokażę Wam za chwileczkę różnicę między taką kupną, a swojską, robioną, nie? O. Trochę nasypiemy. Ja ją tu odstawię. Dobrze, to mamy bułkę tartą. Tutaj mam mąkę. No to zaczynamy panierować. Aha, jeszcze rozgrzeję patelnię. Patelnia włączona, no i jak przeważnie wszyscy robią schabowe, to na oleju. Oczywiście też daję na oleju, będzie ponoć bardziej fit, ale czy będzie smakowało tak samo? Zobaczymy. Zwykły taki olej rzepakowy, on jest praktycznie bez smaku. Mamy kupną bułkę tartą, schabowy cienko rozbity, trochę soli, trochę pieprzu. No nie wiem, no jajka nadadzą smaku, zaraz zobaczymy. Dobrze, i panierujemy. Najpierw w mące. Teraz w jajku. Dokładnie, a? I w bułkę. O, zobaczcie, piękny kotlet jak ze sklepu, idealna faktura bułki, taka sama, wszystko równiusieńkie, zobaczcie, pięknie wygląda, tylko sprzedawać. Jeszcze sprawdzę, olej, o, olej już skwierczy, więc możemy zacząć smażyć naszego pięknego, jak malowanego, jak z bajki, schabowego. O, słyszycie jak skwierczy? I uważajmy, żeby ta kupna bułka nam się nie zjarała. Ją jest bardzo trudno kontrolować, ponieważ ma równiutką fakturę, jest bardzo cieniutka i nie wiem z czego ona jest robiona, ale ona bardzo szybko się przypala. Dobrze, kotlet już jest praktycznie gotowy, więc wezmę deskę, troszeczkę ręcznika kuchennego, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu. O. Wyłączamy palnik i zdejmujemy kotlet. Panierka chrupka, jest ok. Jeszcze go po prostu przekroję. O. O. Mój kotlet wygląda tak, jest po prostu idealny. Ale czy to jest nasz polski schabowy? Nie, to nie jest nasz polski schabowy. To jest, ja bym to nazwał a la schabowy albo a la sznycel wiedeński. Nie wiem. Spróbujmy. Jest delikatnie, chociaż mięso jest trochę łykowate, ponieważ jest
za bardzo, za cienko jest zbity. Jest ok, dobra. Więcej nie będziemy się rozprawiać nad tym widnym kotletem i bierzemy się za tego naszego prawdziwego. Biorę te same jajka, jeszcze jedno piję więcej. O, co zrobię? Do jajka wleję troszeczkę naszej marynaty z mleka. I dokładnie rozmieszam. Troszeczkę soli, pieprzu. Biorę nasz kotlet. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Cebulkę zdejmujemy, no ona nam nie jest potrzebna. Wrzucamy go do mąki. Marynata była słona, dlatego już nie solę. I oczywiście jajka są też doprawione, pamiętajmy o tym. Sypię bułkę. To jest, o, zobaczcie, jaka jest piękna ta moja bułka. Ona ma różną fakturę, o, grubość. Ma nawet zapach. I teraz kotlet ląduje w bułce. O, a czy on już przybiera na wadze. O, jajko odstawię. O, i teraz wam pokażę, jak wygląda kotlet w domowej bułce tartej. Patrzcie. O, tak. Jego już się chce jeść. Dobrze, a na czym będę smażył? Oczywiście na smalcu. Zobaczcie, tu mam domowy, prawdziwy smalec. Nie kupną kostkę z jakąś parafiną w środku, tylko prawdziwy, domowy smalec. Smalec nada naprawdę przepyszny smak naszemu schabowemu, bo olej, on jest po prostu bez smaku. On jest tłusty i nie ma smaku. A smalec może i jest tłusty, ale ma smak, pamiętajmy. O, i możemy teraz zmniejszyć troszeczkę płomień. I on nam się będzie pięknie smażył, też około 3-4 minut z każdej strony. I będzie taki bardziej, on nie będzie taki, o, złocisty jak ten. On będzie troszeczkę bardziej taki ciemnawy, troszeczkę bardziej przypalony, ale będzie o wiele lepiej smakował. Będę robił to według starej szkoły, starej kuchni, takiej pysznej, aromatycznej, gdzie nie było tych wszystkich uszlachetniaczy, dodatków i nic więcej. Po prostu sam kotlet w mleku, w cebulce, troszeczkę rozmarynu, zwykła, prawdziwa bułka tarta. Jo. I obiad jak znalazł. Kotlet już możemy przewrócić. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. To już widać różnicę w tej chwili na patelni między jednym a drugim. Mój kotlet jest gotowy, więc go wyłączamy i wykładamy na deskę. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Jest delikatny. Widzicie? Zobaczcie to, co się zrobiło z tego kotleta. Zrobiła się po prostu podeszła. O. Zobaczymy teraz, jak ten wygląda w środku. Odkroimy kawałeczek. O. Zobaczcie, jest soczysty i taki właśnie powinien być idealny kotlet. Ja nie twierdzę, że ten jest niedobry, że nie smakuje, ale ten jest po prostu niebo w gębie. To jest prawdziwy polski schabowy. Właśnie taki uwielbiam. Z ziemniakami, do tego surówka z kiszonej kapusty i mam mega obiadzie. I pamiętajmy, jedzmy zdrowo, jedzmy dużo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.